To jest podcast Zdrowie bez cenzury. Ja nazywam się Anna Kaczmarek i serdecznie Państwa zapraszam. Proszę Państwa, obrzęk naczynia ruchowych to choroba rzadka, wręcz ultrarzadka. W Polsce jest około 400-500 przypadków tej choroby. Jest ona uwarunkowana genetycznie i jest potencjalnie niestety śmiertelna. W 2021 roku został wprowadzony program lekowy dla profilaktyki postępowania w obrzęku naczyniorówkowym, jeśli chodzi o krtanie. W programie jest około 60 chorych, którym profilaktyka umożliwiła powrót do normalnego funkcjonowania. Polska jest jednym z pierwszych krajów w Europie, który wprowadził taki program. Istnieją jednak potrzeby zwiększenia dostępu do programu ze względu na specyfikę choroby. O tej tajemniczej chorobie i jej leczeniu porozmawiamy dziś z panią profesor Kariną Jans-Różyk, kierownik Kliniki Chorób Wewnętrznych, Pneumonologii, Alergologii, Immunologii Klinicznej i Chorób Rzadkich Wojskowego Instytutu Medycznego, krajową konsultant w dziedzinie alergologii. Dzień dobry pani profesor. Dzień dobry pani redaktor, dzień dobry państwu, witam. Pani profesor, czym jest obrzęk naczyniorówkowy? Co to jest w ogóle za choroba? Jakie są jej objawy? Z racji tego, że już jak pani redaktor wspomniała, że jest to choroba rzadka lub ultrarzadka, to może zacznijmy od tego, że można przeżyć całe swoje życie lekarskie i takiego pacjenta nie spotkać. Stąd jest bardzo ważna umiejętność rozpoznawania tego czynnika edukacyjnego, rozpoznawania właśnie tej choroby. Choroba charakteryzuje się występowaniem klinicznie, występowaniem takich ciężkich, bardzo bolesnych obrzęków. Te obrzęki mogą się lokalizować w różnych miejscach ciała. Począwszy od górnych dróg oddechowych, czyli właśnie tej krtani, czego się najbardziej obawiamy, bo jest to wtedy rzeczywiście obrzęk krtani, który wystąpi nagle u pacjenta, który zwłaszcza nie zna swojej choroby i nie wie, że to może być wynikiem tej uwarunkowanej genetycznie choroby związanej z niedoborem C1 esterazy, choroby, której mediatorem jest bradykinina, to jest taki mediator jakby prozapalny. Te obrzęki mają swoją charakterystykę, że narastają bardzo powoli, są bardzo bolesne i bardzo powoli ustępują. I oprócz oczywiście tych górnych dróg oddechowych, krtani czy twarzy, bo również na twarzy mogą się one lokalizować, to takim istotnym narządem, który może być objęty obrzękiem naczyniorówkowym, to jest brzuch. I te bóle brzucha, które występują u pacjentów, są mylone z wieloma jednostkami chorobowymi. Dlatego że prowadzi to, jeżeli pacjent trafi na przykład do oddziału intensywnego, do SOR-u, trafi z takim bólem tego brzucha i się rozpoczyna u niego diagnostykę. Robi się wszystkie badania możliwe, jakie są dostępne. Nierzadko dochodzi do operacji, do otwarcia w ogóle brzucha w poszukiwaniu tej przyczyny tego zapalenia, a to jest właśnie ta choroba. Jeżeli takie czynniki może wywołujące, bo to jest może bardzo ważne, że ona nie zawsze się ujawnia w dzieciństwie, ona się w każdym momencie życia może ujawnić. I takim na przykład czynnikiem, który może spowodować wystąpienie tego obrzęku jest zabieg operacyjny, który odbywa się jakby tutaj w okolicy twarzoczaszki, tak? Czyli na przykład ekstrakcja zęba. Usunięcie migdałka. Więc właśnie. I to może spowodować, że ten pacjent dostaje skurczu krtani. I teraz, jeżeli nie ma natychmiastowej reakcji pod postacią intubacji u takiego pacjenta, to praktycznie może się to skończyć natychmiastowym zgonem. I teraz proszę sobie wyobrazić, że to jest taka sytuacja, że pacjent, który
nie zna swojej choroby, a trafi i jest leczony na przykład jak alergiczne zapalenie krtani, bo tak się czasami to zdarza, no to wówczas mamy taką sytuację, że ten pacjent dostaje leki przeciwalergiczne i generalnie się pogarsza z minuty na minutę. I my wiemy, że około 30% takich obrzęków krtani kończy się zgonem u pacjentów, którzy nie znają swojej choroby. A to może być taki pierwszy raz ich? Tak. Ale mamy pacjentów też takich, którzy znają chorobę i umieją się z tą chorobą obchodzić. Wiedzą, jak sobie podać leczenie takie zapobiegawcze, w sensie objawowego zadziałania na ten obrzęk. Ale tam również jest 3% zgonów u takich pacjentów. Stąd wprowadzenie tego programu lekowego, który jest programem prewencyjnym, który daje zapobiega występowaniu tych obrzęków, no to był olbrzymi postęp, który się dokonał i w Polsce, i w ogóle na świecie, bo my, jeśli chodzi o dostępność leków doraźnych, to ona była, że tak powiem, cały czas zapewniona przez długi czas. To tylko gdzieś tam 20 lat temu nie bardzo było wiadomo, jak się z tym obchodzić, ale tak to były leki refundowane i dostępne dla naszych pacjentów. No ale też trzeba zwrócić uwagę, że niektóre muszą być podawane dożylnie, musi sobie pacjent sam albo jego opiekun umieć też dożylnie podać, choć również mamy te, powiedzmy, formy podskórne. No ale to jest tylko takie działanie, takie, powiedzmy, zgaszenie pożaru, tak? A nigdy nie wiemy dokładnie, kiedy wystąpi ten następny obrzęk. Nam się czasami wydaje, że obrzęk palca, czy obrzęk na przykład stopy, no to jest nic takiego. No można by powiedzieć, że to jest żadna sprawa, tak? Ale jeżeli taki pacjent nie może, są młodsze osoby zwykle, są to osoby pracujące, więc jeżeli musi pójść do pracy i nie może założyć buta na przykład, prawda? No to umówmy się, że jego tutaj jakość życia i w ogóle koszt, który jest poniesiony, bo przecież my jak rozmawiamy o kosztach, to nie rozmawiamy tylko o tych bezpośrednich, ale również o tych, że ci pacjenci są w pewnym sensie wykluczeni z pracy, niekiedy na długie miesiące, nie mogą tej pracy wykonywać, stąd ta prewencja. Prewencja jest olbrzymim tutaj krokiem naprzód. No właśnie, czyli tak naprawdę dzisiejsze postępowanie, takie najlepsze postępowanie od strony medycznej, to jest zapobieganie tym obrzękom. Tak. To jest zapobieganie, no tak jak w ogóle mówimy w medycynie, tak, że lepiej zapobiegać niż leczyć, tak. I tutaj akurat się to bardzo, bardzo dobrze udało. No myślę, że sporym problemem jest to, że my dokładnie nie znamy liczby tych chorych, bo to są chorzy z chorobami rzadkimi czy ultrarzadkimi, to są pacjenci, którzy się teraz tak ładnie nazywa, że są odyseje diagnostyczne, tak? Czyli że pacjent chodzi od lekarza do lekarza niekiedy latami. Ten okres opóźnienia w rozpoznaniu może być nawet kilkuletni, więc tutaj na to też trzeba jakby bardzo zwrócić uwagę. I tu myśmy przeszli dość dobrą drogę, mówię, od dobrych leków, które się podaje doraźnie, do leków, które mogliśmy podawać około zabiegowo, to też jest bardzo ważny element tego leczenia, czyli przed 6 godzin na przykład przed ekstrakcją zęba podanie leku pacjenta, który wie, że ma tą chorobę, więc to było też bardzo ważne. No i potem ta prewencja, tak, czyli podanie przeciwciała monoklonalnego, które podajemy dwa razy w miesiącu, raz na dwa tygodnie, czasami można rzadziej już w tej chwili, bo pacjenci dobrze reagują. I chorzy mogą zupełnie zapomnieć o tym, że chorują? Tak, dlatego że my już mamy swoje pierwsze obserwacje, akurat uczestniczę w zespole koordynacyjnym w tej sekcji właśnie obrzęku naczyniorochowego, gdzie praktycznie my monitorujemy tą liczbę obrzęków. No bo musimy pamiętać, że to nie jest ani leczenie tanie, ani takie bardzo dostępne, więc my to monitorujemy, ale jeżeli my widzimy,
Po kwalifikacją pacjenta było 12 obrzęków ciężkich w ciągu pół roku przed włączeniem do programu lekowego i tylko z określoną lokalizacją narządową, czyli właśnie krtań, twarz tutaj głównie i brzuch, te główne, bez tak, no ja to tak zawsze rozumiem, że początki są zawsze trochę trudniejsze, nie znamy leku, musimy popatrzeć zawsze rzeczywiście no tak. Tych bardziej cięższych pacjentów trzeba włączyć, ale jeżeli my widzimy, że u tych około 40, pani mówiła o 60, ale jakaś część już pacjentów bierze ponad rok to leczenie. Jeżeli ta liczba tych obrzęków spadła u wszystkich pacjentów do 4-6 razem, z tej 12 razy ta liczba, która była włączona, no to ten efekt jest po prostu taki spektakularny. No i teraz idąc jakby z postępem, który jakby się w nauce dzieje, bo dochodzą nowe dane naukowe, my bardzo dużo teraz przywiązujemy wagi oczywiście do badań klinicznych, bo to jest ten element, który powoduje, że lek może być wprowadzony na rynek, że jest bezpieczny w badaniu klinicznym, ale bardzo ważne są obserwacje z codziennej praktyki lekarskiej, czyli to, co nazywamy real world evidence, czy real world data. I te obserwacje pozwalają na to, żeby jednak próbować rozszerzać wskazania do leczenia tych pacjentów. No i taka propozycja jakby jest na stole w tej chwili, tak najogólniej rzecz biorąc, żeby jednak spróbować troszkę wpłynąć na lokalizację, czy powiedzmy tą lokalizację w ogóle z programu lekowego, jakby poprawić ten zapis. No i być może, żeby ta liczba tych obrzęków niekoniecznie musiała być aż 12, bo to jest bardzo dużo w ciągu 6 miesięcy. Ja uważam, że nawet jak pacjent ma 2 w ciągu miesiąca, to również może być dla niego dramatyczne. Pani profesor, bo dzisiaj mamy taką sytuację, że to jest tylko dla tych pacjentów, którzy mają obrzęki w obrębie krtani i twarzy. Twarzy i brzucha. I twarzy i brzucha. A gdybyśmy chcieli to rozszerzyć, czyli poprawić jakość życia, no i w ogóle bezpieczeństwo innych pacjentów, to tam kolejnym krokiem kogo jeszcze należałoby... Tak jak mówię, że trzeba rozmawiać o lokalizacji narządowej, tak, czyli w ogóle ją zlikwidować na przykład i jakby dać tę decyzję lekarzowi prowadzącemu, który razem z pacjentem byłby w stanie się tutaj dookreślić, prawda, na ile ta ciężkość tej choroby wymaga tego leczenia prewencyjnego, bo umówmy się, że ten jeden obrzęk w roku na przykład, niekoniecznie trzeba, prawda, tutaj decydować o tym. No i pewnie ta liczba tych obrzęków, bo my nie wiemy, czy kolejny to będzie obrzękiem krtani, czy będzie innym obrzękiem, prawda, czy nawet jeśli najczęściej pacjent reaguje tymi lżejszymi objawami, czy nagle nie wystąpi ten gorszy. Ale tutaj, bo to jest takie spojrzenie kliniczne i medyczne, ale my też zawsze musimy pamiętać o tym, że program lekowy to jest rozwiązanie refundacyjne polskie, to jest rozwiązanie systemowe. Tu każdy kraj pod tym względem ma inne jakby uwarunkowania. Musimy pamiętać, że te terapie nowoczesne przynoszą bardzo dużo pomocy naszym chorym, ale jednocześnie są kosztochłonne. I tu bardzo ważnym elementem jest ocena tej efektywności kliniczno-kosztowej, bo my oczywiście możemy płacić milion na pacjenta, no ale musimy widzieć efekt tego leczenia. Więc musi być jakby sens. I tutaj jest kilku takich interesariuszy, tak najogólniej rzecz biorąc, w tym całym systemie i to muszą się gdzieś spotkać, bo to musi być i koncern farmaceutyczny, który ma swoje również uwarunkowania i tutaj nie można się dziwić, że ale też skądinąd wiemy, że w takich szczególnych sytuacjach są te możliwości różnych mechanizmów podziału ryzyka i one się tworzą. Bardzo ważna jest sprawa płatnika i regulatora, tak, komisji ekonomicznej,
wizytę przy ministrze zdrowia, ponieważ tam się decydują te efekty kosztowe, no bo zawsze powstaje pytanie, na ile my chcemy tą populację powiększyć, bo to daje od razu ten wzrost, ale gdzieś na pewno się tam można spotkać. Ostateczna decyzja, taka właśnie ta refundacyjna, zawsze należy do ministra zdrowia, także minister zdrowia ma możliwość w każdym momencie, że tak powiem, wprowadzić albo zahamować proces refundacyjny, ale muszę powiedzieć, że akurat jeśli chodzi, bo ja prowadzę kilka programów lekowych i kilka z nich też jakby wprowadzałam w Polsce, również jako uczestnik zespołów koordynacyjnych, bo kilka takich było, i muszę powiedzieć, że akurat no, ten program mi tutaj jest szczególnie bliski, bo taką efektywność, jak widzę właśnie w tym programie, to dotychczas tego nie widziałam i myślę, że my szczerze powinniśmy warto o tym porozmawiać. Oczywiście bez napięć, bez tutaj obarczania nikogo żadnymi jakimiś tam, prawda, obciążeniami czy problemami. My to musimy widzieć, tak? Jesteśmy państwem o średnim dochodzie tym produktem krajowym brutto. Tak. Są określone też potrzeby inne. Wiadomo, że no ci pacjenci z tymi chorobami rzadkimi to niestety mają troszeczkę trudniej, bo jest ich mało, trochę ich nie widać, oni znikają w tym systemie, bo jak oczywiście jak mówimy o onkologii, czy jak mówimy o kardiologii, to zawsze to wszyscy, jest duży nacisk, duża presja, natomiast to są, ponieważ te osoby z chorobami rzadkimi są często też w pewnym sensie, tak jak mówię, one są, bywają wykluczone trochę z tego, co się dzieje w ogóle w społeczeństwie, w polityce, w życiu, więc ich siła przebicia jest trochę, moim zdaniem, mniejsza czasami. Nie, no na pewno, poza tym często jest też tak przecież, że te leczenia w chorobach rzadkich, dlatego że są to leki, które nie są przyjmowane przez wielu ludzi, to znowu to powoduje, że są drogie, tak? Ale to jakby tutaj też trzeba widzieć ten problem trochę od strony, tak już patrząc farmakoekonomicznie, kiedyś się tym zajmowałam, farmakoekonomiką, że tutaj te decyzje powinny być takie multikryterialne. No tak, no bo nie można... Po prostu trzeba być człowiekiem trochę czasami w tym wszystkim, co tu dużo też mówić. Ten wskaźnik, ten parametr etyczny, humanitarny powinien być brany pod uwagę przy chorobach rzadkich ewidentnie, no bo tutaj się nie da przełożyć to na aż taką efektywność kosztową. Tak, natomiast istotnym elementem jest to, ile kosztuje takie badanie kliniczne, które powoduje, że jak powiedzmy ten producent tego leku, jak duże kwoty musi, że tak powiem, na to badanie wydać, żeby wykazać skuteczność tego leczenia. Tak, żeby go dopuścić. A ponieważ to są małe grupy, przecież czasami w tych chorobach rzadkich to mamy po 2-3 pacjentów w kraju, tak? Także trzeba robić badania w wielu krajach i to się oczywiście wiąże i to jest wszystko drogie, bardzo nawet drogie, czasami takie z perspektywy człowieka takiego pracującego na co dzień może zupełnie niewidoczne, bo znaczy tak olbrzymie, że po prostu nie są w stanie wyobrazić tego czasami, bo my to wiemy, że nawet takiego przeciętnego leku to jest jakieś 30 milionów euro, trzeba liczyć na badanie kliniczne. To są ogromne sumy. Tak, i teraz jeżeli jest mała grupa pacjentów, to później zwrot jakby tego, jakoś to się musi też opłacać. Ale powiedzmy akurat tutaj mówię, ten pacjent, który się... To jest ogromne zmniejszenie tych prostu obrzęków. To samo zdrowy człowiek. No więc i on wraca do pracy. Kobiety zaczynają myśleć o macierzyństwie. Przecież mamy kilka w tej chwili kobiet, które urodziły w trakcie leczenia tego prewencyjnego. Także można podawać to w ciąży? To znaczy, to jest akurat takie troszeczkę dyskusyjne. Jest, jeżeli
bo obrzęk naczynia ruchowy się albo w ciąży pogarsza, albo poprawia, bo są takie osoby, które nie muszą, prawda? Akurat ten lek jest możliwy do podawania, pod warunkiem, że lekarz z pacjentem będą widzieli tą wyższą wartość dla pacjentki. Raczej z tego, co wiem, to raczej nie jest kontynuowane u tych, które zaszły w ciąży w trakcie programu lekowego, ale to też jest jeden z elementów, który powinien być rozważony w najbliższym czasie, to znaczy właśnie dopuszczenie leczenia również dla kobiet w ciąży, takiego zapobiegawczego, ale to jest też trochę temat, może bym powiedziała, na inne spotkanie. Na następną rozmowę. Dobrze, a jeszcze tak dopytam pani profesor, co obrzęk naczynia ruchowy ma wspólnego z alergią? Bo czasami te dwie rzeczy są stawiane w jednym miejscu, można powiedzieć. No może tak być, jest to. Oczywiście my mówimy dużo o różnicowaniu tych obrzęków naczynia ruchowych, bo oczywiście, tak jak już mówiłam o tym brzuchu, że tam jest tych jednostek chorobowych chyba z 15, z wyrostkiem, tam z suchyłkami, a z zapaleniem pęcherzyka żółciowego, różne rzeczy. Natomiast to, co nas tak bliżej tutaj tego tematu, tej alergii trzyma, to jest głównie właśnie ten obrzęk krtani, zwłaszcza jeżeli on występuje w okresie na przykład pylenia traw czy drzew, czyli powiedzmy tam sobie wiosna, lato, tak, czy do września. I jest to silny obrzęk z dusznością, ze świstami, z tym wszystkim, więc pacjent się wtedy zgłasza na, tak jak mówiłam, najczęściej na SOR, jeśli ma blisko lub nawet tak do lekarza, którego nawet pierwszego kontaktu. I tu się robi problem, bo pierwszy pomysł, który może przyjść do głowy, to jest to, że być może mamy do czynienia z alergią pacjenta i wtedy ten pacjent zaczyna otrzymywać leki, które się zwykle daje w takich sytuacjach. Zaczyna otrzymywać leki przeciwhistaminowe, glikokortykosteroidy, czy wreszcie adrenalinę, która jest, prawda, bardzo skuteczna we wszystkich rodzajach na przykład wstrząsu anafilaktycznego. Tylko problem jest w tym, że taki obrzęk na to leczenie nie zareaguje. I to widać wtedy. A czas mija. Więc tak jak mówiłam, wtedy szybka interwencja laryngologiczna, intubacja pacjenta i ewentualnie podawanie świeżo mrożonego osocza. To jest też taki sposób, prawda, które podaje się tak w dużych ilościach, żeby ten obrzęk zlikwidować. No mówię, to są z racji rzadkości tych chorób, to nie jest życie codzienne lekarza na SOR-ze i może się zdarzyć się po prostu taka pomyłka. I one się zdarzają, my to wiemy. Ponieważ tak mechanizm tych obrzęków alergicznych, czy w ogóle tych alergicznych sytuacji jest powiązany z histaminą, to jest trochę inny mediator, tak? Inne leki tam jakby oddziaływują. Tu mówimy o bradykininie, i to musimy tutaj brać pod uwagę. No i mówię, jak się raz zobaczy, to oczywiście już później jest to wiadome. No i w sumie najlepszą sytuacją jest to, jak pacjent po prostu swoją chorobę zna, tak? Wtedy przychodzi. Ten pierwszy raz jest najgorszy. Może być najgorszy ten pierwszy raz, choć tak jak mówiłam, i te kolejne bywają różne. Ja czekam na ten plan dla chorób rzadkich, bo on, myślę, jeśli zostanie wprowadzony, a tak jest jakby obiecane, to być może to też uporządkuje również sprawę tego obrzęku naczynia ruchowego, który jest chorobą ultrarzadką, ma swój kod, ten orfanowy, specjalny, także wtedy opieka nad tymi pacjentami, bo oni się wtedy znajdują, ci pacjenci. Jeżeli tak jak w tej chwili ma to być tak zorganizowane, że na stronie internetowej Ministerstwa Zdrowia będą te choroby opisane, to i pacjent będzie w stanie sobie coś tam przeczytać i się dowiedzieć, i lekarz, i wtedy wspólna decyzja. No i może się nam poprawi tutaj pod tym względem. Chociaż w tej chwili mówię, jesteśmy jednym z pierwszych krajów, którzy sobie zupełnie dobrze radzą z tym tematem.
na takiej europejskiej konferencji Akademii i Astmy, Alergologii Klinicznej w zeszłym roku rozmawialiśmy z profesorem Maurerem. To jest takie guru od obrzęku naczynia ruchowego i twórca zresztą głównych standardów postępowania. No i standardy jednak mówią o tym, że no im szybciej, tym lepiej, tak? Czyli nie czekamy na te, na rozwój choroby, tylko powinniśmy dążyć do tej prewencji, żeby ona była jak najwcześniejsza. Ale mówię, to dużo zależy od różnych czynników i wszystkie muszą być brane pod uwagę. Proszę Państwa, miejmy nadzieję, że rzeczywiście chorzy z obrzękiem naczyniowo-ruchowym będą mogli już niedługo żyć po prostu tak, jakby nie chorowali na tą ultrarzadką chorobę. I miejmy nadzieję, że oczywiście nie będzie takich trudnych sytuacji na SOR-ach, choć czasami niektórzy w ten sposób dopiero się dowiadują, oczywiście, że są chorzy. Miejmy nadzieję, że będą mieli chorzy szerszy dostęp do leczenia. Dziękuję pięknie. Dziękuję bardzo. Dziękuję również Państwu za uwagę.